Na białym tle czarne napisy. Teatr Wybrzeże, kolebka talentów. Opowiada Jacek Wachulewicz, kurator kina Kinoport. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Jacek to 40-latek z krótką, ciemną brodą i wąsami. Ubrany jest w brązowe buty, ciemnoszare spodnie, jasnoszarą bluzę z kapturem, stalową kurtkę i szarą bejsbolówkę. Na nosie Jacek ma okulary w ciemnych oprawkach. Film składa się z trzech ujęć. Ujęcie pierwsze. Pochmurny dzień, Jacek stoi w głębi zalanego deszczem nabrzeża, jest ukazany od połowy uda w górę. Obok Jacka duży ceglany budynek, w tle inne zabudowania i zabytkowy statek ze zwiniętymi żaglami. Jacka mijają nieliczni przechodnie. Ujęcie drugie. Dzień. Pada gęsty śnieg. Po obu stronach brukowanej uliczki kamienice z ozdobnymi schodami. Jacek stoi u stóp jednych schodów. W tle spacerują przechodnie. Ujęcie trzecie. Dzień. Jacek stoi na środku opustoszałej brukowanej uliczki. W tle szaro-różowy budynek pokryty ozdobnym kamieniem. Na budynku wiszą kolorowe fotosy. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się podczas realizacji kolejnego odcinka z cyklu, który realizujemy od początku tego roku. Artyści, twórcy związani z Trójmiastem, z Gdańskiem, z Sopotem, z Gdynią. Być może no, jest to taki odcinek podsumowujący. Mamy koniec roku 2021, grudzień. No i spotykamy się w miejscu symbolicznym, na Długim Pobrzeżu, na tle Bramy Straganiarskiej, w której w latach 59-60 mieszkał Zbigniew Cybulski. Właściwie można powiedzieć, że to Zbigniew Cybulski jest właściwie najważniejszą postacią z tych, o których opowiadaliśmy w ciągu tego roku. Być może od niego to wszystko się zaczęło. Być może on tu był naprawdę najważniejszy, a na pewno jest uznawany za takiego mitycznego i najbardziej znanego i najważniejszego aktora polskiego. Zresztą przyznawana jest też nagroda aktorska imienia Zbigniewa Cybulskiego raz do roku. Tutaj jest tablica na tej bramie, ale tam jest błędna data. Jest napisane, że Zbigniew Cybulski mieszkał w tej bramie w roku 59-63. No, w 61 w styczniu już był w Warszawie. Wtedy już się przeniósł do Warszawy, czyli mieszkał 59-60. Zresztą ze swoją żoną na 20 metrach kwadratowych. To takie symboliczne miejsce. Jesteśmy na ulicy Mariackiej, chyba najbardziej znanej ulicy w Gdańsku. Najchętniej odwiedzanej przez turystów. I no jest to taki, powiedzmy, że ulica Mariacka jest jednym z takich symboli Gdańska. W ciągu tego roku zrealizowaliśmy filmy o naprawdę artystach znanych w Polsce i za granicą, którzy współpracowali właśnie i pracowali w Trójmieście. Był to Bogumił Kobiela, Teresa Iżewska, Zbigniew Cybulski oczywiście, Zdzisław Maklakiewicz, Kalina Jędrusik, Leon Niemczyk, Edmund Fetting, Pan Bista, no i Zygmunt Hibner. Wszystkie te postaci łączy jedno miejsce albo dwa miejsca. Na pewno łączy te postaci Gdańsk, w którym pracowali, również całe Trójmiasto. Bo mieszkali w Sopocie, pracowali w Gdyni, pracowali w Gdańsku, generalnie Wybrzeże. Ale ważne jest to, że łączyła ich jedna scena, jedno miejsce. Dzięki temu miejscu ci aktorzy przybyli do Gdańska. Tutaj pracowali. Tym miejscem był i jest Teatr Wybrzeże. W latach 50. jedna z najważniejszych scen w Polsce. A pod koniec lat 40. właściwie najważniejsza scena w Polsce. Teatr w Wybrzeże skupiał właśnie te wszystkie osobowości. Tutaj w roku 53. przybyła Lidia Zamkow, właśnie z grupą Lidia Zamkow, która została dyrektorem artystycznym Teatru Wybrzeże i ona była przybyła z grupą młodych aktorów ze Szkoły Teatralnej w Krakowie.
I ta grupa rozpoczęła ten właśnie ferment aktorski, twórczy w Gdańsku. Był to Zbigniew Cybulski, Kalina Jędrusik, Bogumił Kobiela, Leszek Herdegen. Te osoby tutaj miały ogromny wpływ na to, co się dzieje w Gdańsku, w Trójmieście. Trzeba pamiętać, znaczy w ogóle tak, wszystko zaczęło się w Gdańsku i w teatrze od Iwo Gala. Iwo Gal pracował podczas wojny w tajnych takich, organizował takie tajne warsztaty teatralne w Warszawie i potem po prostu po wojnie przeniósł się do Gdyni, do Gdańska, do Trójmiasta. W Gdyni otworzył Teatr Wybrzeże. Teraz w tym miejscu, po zburzeniu tego poprzedniego budynku, ten poprzedni budynek był już dosyć stary, teraz mieści się tam Teatr Muzyczny w Gdyni. Tam był pierwszy Teatr Wybrzeże. Następną, jakby od tego się wszystko zaczęło. On przyjechał z grupą artystów właśnie z Krakowa, gdzie tworzył też takie warsztaty teatralne tuż po wojnie. W tej grupie artystów w latach, on przybył w roku 1946 tutaj do Trójmiasta. W tej grupie artystów była Barbara Kraftówna, Zbigniew Pawlik. I generalnie od niego wszystko się zaczęło i trzeba pamiętać, że w tamtych latach 50. Teatr Wybrzeże był w trzech miejscach. To znaczy była scena dramatyczna w Gdyni, scena kameralna w Sopocie i tak zwany Teatr Wielki we Wrzeszczu. A Teatr Wielki to był po prostu teatr przy operze, teraz we Wrzeszczu Bałtyckiej. Należy też pamiętać o dyrektorze Antonim Biliczaku, który spowodował to, że teatr przy Targu Węglowym został odbudowany. Bo ten budynek, który dzisiaj znamy jako Teatr Wybrzeże, był zburzony, zniszczony i po prostu zaczęto go odbudowywać i zakończono tą budowę w roku 1967. I otwarto wtedy Teatr Wybrzeże na znany nam adres przy Targu Węglowym. Pamiętajmy o takich przedstawieniach, które zostały zrealizowane. Znaczy, generalnie chodzi o to, że ci aktorzy, zajmujemy się filmem w tych naszych programach, mówimy o aktorach, reżyserach i tak dalej, ale ważne jest to, że oni wszyscy wywodzą się z Teatru Wybrzeże, a potem przechodzili do filmu. Tutaj jakby wielu z nich twierdzi, że tu nabierało wiatru w żagle, nabierało inspiracji, uczyło się, a potem przechodzili do filmu. Potem jakby stawali się osobowościami znanymi w całej Polsce, również w Europie i na świecie. Ważnym takim okresem tutaj działalności Teatru Wybrzeże w latach 50. to jest czas działalności Zygmunta Hibnera, dyrektora artystycznego. Działał jako dyrektor artystyczny w latach 57-60. To on sprowadził do Teatru Wybrzeże Andrzeja Wajdę. Andrzej Wajda zrealizował tutaj spektakl Kapelusz pełen deszczu ze Zbigniewem Cybulskim oraz Macbeth, nie Macbeth, tylko Hamleta, na podstawie Williama Szekspira z rolą główną Edmunda Fettinga. I również sam realizował spektakle słynny Nosorożec, czy Zbrodnia i kara z Edmundem Fettingiem. To on dał możliwość realizacji spektakli teatralnych Bogumiłowi Kobieli i Zbigniewowi Cybulskiemu. On dzięki temu mogli zadebiutować jako reżyserzy spektaklami Jonasz i Błazen oraz spektaklem Król. Także Teatr Wybrzeże to bardzo ważne miejsce dla mapy kulturalnej w Polsce, właściwie i na świecie, i w latach 50. był najważniejszą sceną, jedną z najważniejszych scen w Polsce. Był taką jakby kolebką dla ważnych artystów, inspiracją dla widzów, artystów, reżyserów, wszystkich, którzy żyli wtedy życiem kulturalnym w Trójmieście. Spotykamy się na ulicy Teatralnej, tuż przy Teatrze Wybrzeże. Jak wspomniałem poprzednio, to budynek ten powstał w roku 1967,
odbudowano teatr na Targu Węglowym. Te dźwięki, które słyszymy w tle, to właśnie jest aktualny remont teatru. Wielka taka przebudowa sceny głównej, przebudowa widowni, unowocześnienie teatru, też nowa wentylacja. Ten remont trwa od roku 2020, zakończy się latem 2023, a pierwsze spektakle mają tutaj pojawić się po tej przerwie związanej z remontem we wrześniu, październiku 2023 roku. Także wszyscy będziemy mogli usiąść na wygodnej, nowej scenie Teatru Wybrzeże, odremontowanej, w nowoczesnym, odnowionym budynku. A jak w roku 67 oddawano ten budynek do użytku, kiedy było otwarcie, było to 7 stycznia 1967 roku. Tutaj odbywało się przedstawienie Zmierzch Demonów w reżyserii Jerzego Golińskiego i potem następnego dnia odbywał się bankiet i tak dalej. 8 stycznia 67 roku pod kołami pociągu zginął Zbigniew Cybulski. To takie symboliczne właśnie. I wtedy tego dnia też w Teatrze Wybrzeże zawieszono jego zdjęcie 8 stycznia 67. Takie żałobne zdjęcie, bo przecież to był jeden z najważniejszych aktorów tego teatru, związany z Gdańskiem przez 7 lat. No i tak się to zbiegło. Otwarcie nowego teatru, nowego budynku i jednocześnie śmierć, czyli coś się kończy, coś się zaczyna, coś się zaczyna, coś się kończy. No, właściwie to w ten sposób tutaj przy tym budynku Teatru Wybrzeże symbolicznie chcielibyśmy zakończyć ten rok filmowy. Też ten cykl filmowy, który zrealizowaliśmy w tym roku. Oddaliśmy hołd tymi niedługimi filmami grupie niezwykłych postaci, niezwykłych artystów, których filmy i teatry telewizyjne możemy cały czas oglądać w internecie czy w telewizji, w różnych mediach. Zachęcam do tego, jak zwykle, aby powracać do filmów, do spektakli teatralnych osób, o których tutaj rozmawialiśmy, o których mówiliśmy. No, były to osoby, twórcy, artyści, którzy oddali swoje serce dla Trójmiasta. Zawsze chętnie tu powracali, mówili o Wybrzeżu, że to miejsce, które dało im inspirację, było dla nich ważnym miejscem startu w życie aktorskie, artystyczne, reżyserskie. I że był to Wybrzeże, Gdańsk, Sopot, Gdynia, to był dla nich jeden z najważniejszych etapów w życiu. Wzięli od tego miejsca dużo i dali też bardzo dużo. Cały czas o nich pamiętajmy, oglądajmy i cieszmy się, że byli z nami. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i dużo pięknych filmów i spektakli teatralnych. Na białym tle czarne napisy. E-Transkryptor, Miasto Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.